Dzisiaj mamy sesję na Pradze. Tysiące ludzi nas obserwują, ale ty jesteś naprawdę odważna dziewucha, żeby w tych różnych odważnych stylizacjach stać na środku. O Jezu, dziękuję bardzo. Ale nie czujesz tego, że to jest odwaga? Może i jest. Nigdy tego nie traktowałam w ten sposób, ale być może tak. Być może tak. Państwo to na pewno... Widząc, ja znaczy bardzo się czuję w roli. Jestem teraz tak, czuję się w fazie pracy, więc nawet tak nie zauważam do końca, ale widzę, że mamy tutaj wspaniałych obserwatorów do naszej ukochanej dzielnicy praskiej. Tak, ale też przed przyjazdem na sesję zastanawiałem się, czy oficjalnie przede mną siedzi już Luna. Czy to imię udało się zmienić też w dokumentach? No, chciałabym ci powiedzieć, że tak, ale jeszcze nie. Ale zaraz kończę 25 lat, pod koniec sierpnia. I chciałabym bardzo, żeby się to udało po nową okolicach moich urodzin. Ale to jest jakiś trudny proces, na jakim jesteś etapie? Wiesz co, to długo się czeka na to, natomiast ja przez to, że bardzo dużo podróżowałam i bardzo dużo podróżuję, to było dla mnie dosyć problematyczne, bo trochę się czeka jednak na to zatwierdzenie i później jest bardzo dużo pracy przy zmianie wszystkich dokumentów, wszystkich informacji, jeśli też wyrabia odpowiednio, a bardzo dużo też czasu spędzam w Londynie, gdzie jest potrzebny jednak paszport, więc przez to jest takie dosyć problematyczne odrobinę. Dużo się dzieje u ciebie, dużo się dzieje u nas, ten wiatr jest naprawdę... Wiatr przynoszący zmiany, dobre zmiany. Dodaję tutaj dramaturgii. I mam też takie wrażenie, że wiele osób przy Eurowizji myślało, że to jest jakiś twój taki debiut, że ty się może nie wiadomo skąd wzięłaś, a przecież to jest tak, że tak naprawdę na scenie muzycznej radzisz sobie od kilku lat. Kiedy był taki początek? No myślę, że z jakiejś w zasadzie chyba 5-4 lata temu, już 4 lata temu podpisałam się z wytwórnią Universal, wtedy też wydałam piosenkę Zgaś i chyba to był taki dla mnie najbardziej taki otwierający gdzieś moment. No i co później wydałam epkę, wydałam też płytę, więc to był dla mnie taki wspaniały czas tej drogi muzycznej. Aż do teraz, gdzie w sumie po tej Eurowizji też ta Eurowizja była dla mnie takim zupełnie nowym początkiem. Taki drugi nowy początek? Tak, taki drugi nowy początek, dokładnie. Była zupełnie otwarciem takiego nowego rozdziału w swoim życiu i w też karierze muzycznej, artystycznej. No jestem bardzo szczęśliwa, bo ta Eurowizja otworzyła mi wiele dróg tak naprawdę i wiele teraz świetnych rzeczy przede mną, wiele planów. Nie mogę się doczekać. Gdybyśmy wrócili do tych początków, bo wiele osób tak naprawdę, młodych artystów, chciałoby pójść twoją drogą, ale być może nie wiedzą, jak zapukać do drzwi wytwórni muzycznej, jak połączyć siły z tymi najlepszymi, którzy mogą właśnie pomóc, żeby tę karierę dźwignąć, żeby to poszło dalej. Jak tobie się udało? Jak ty wspominasz te początki? Początki były bardzo trudne i nawet nie tylko początki, bo w ogóle wydaje mi się, że taka droga artystyczna... nie jest taka łatwa. To, co my widzimy też na zewnątrz, z drugiej strony, to są tylko gdzieś efekty. Natomiast, żeby coś doszło do skutku, no to trzeba bardzo dużo tej pracy włożyć. Wielokrotnie się nie udaje. Jest wiele tak naprawdę porażek, więc myślę, że to jest ważne, żeby przede wszystkim się nie poddawać, bo nawet największe gwiazdy ile razy też gdzieś usłyszały nie i dopiero nawet za 5. czy za 10. razem usłyszały tak i wtedy był ten moment. Jasne. Więc myślę, że jeżeli jest to naprawdę twoja taka pasja, jeżeli to jest w twoim sercu, no to nie będziesz się poddawał, bo jakby ja miałam też dużo różnych gorszych na przykład momentów, ale zawsze czułam, że jakby, że nigdy mnie to nie ściągnie, bo zawsze jednak to jest tak bardzo gdzieś we mnie i w moim sercu, że czuję, że po prostu to jest moja pasja, to jest moja największa miłość i to mi daje największą radość i też kiedy widzę, jaką radość i jakie emocje daje to innym ludziom i jak dostaję taki feedback, to jest dla mnie to bardzo budujące. Więc chyba to jest najważniejsze, żeby być też wiernym sobie, żeby ufać sobie przede wszystkim. A czy na początku, czy potem kolejnych etapach twojej drogi był gdzieś w twojej głowie taki plan B, że jak mi nie wyjdzie, to kocham jeszcze coś innego? Z moją głową to jest tak, ponieważ ja mam ADHD i jestem zodiakalną panną i bardzo dużo myślę. I wszystkie rzeczy analizuję 5-krotnie, więc u mnie to jest tak, że ja każdego dnia potrafię sobie pomyśleć, o, źle coś zaśpiewałam, dobra, muszę wymyślić coś innego. Teraz będę malować, teraz będę pisać, teraz będę medytować, teraz będę, nie wiem, ćwiczyć jogę, teraz otworzę biznes kawowy. Po prostu cały czas jakieś coś wymyślam, tak, ale to wynika tylko z jakichś po prostu moich myśli w głowie. Ale droga jest jedna, muzyka. Tak, właśnie to jest, bo ja jestem troszeczkę chaotyczną, bywam osobą i często zdarza mi się też zmieniać zdanie,
I lubię, jak dużo rzeczy się zmienia i bardzo szybko się nudzę. Natomiast właśnie muzyka jest chyba takim jedynym, takim stałym punktem zaczepienia, taką stałą w moim życiu, że wiem, że to zawsze będzie przy mnie, że nawet jak coś się zawali, coś pójdzie nie tak, to zawsze możliwość tworzenia zawsze pozostanie. I to jest, no, to jest dla mnie taka największa siła, która zawsze mnie gdzieś utrzymuje w trudniejszych momentach. Zawsze sobie myślę, że ale możesz coś tworzyć, możesz napisać piosenkę o tym. To prawda. W tobie jest ta pozytywna energia, ale pogadaliśmy o tych czarnych myślach, czy o takich trudniejszych momentach, które zdarzają się na drodze każdego artysty. Mam wrażenie, że w twoim przypadku taką łatką, która mi do końca być może jest sprawiedliwa, są takie okropne głosy w internecie o tym, że a to rodzice załatwili mi karierę, a to tata mi coś kupił. Jak ty się czujesz z czytaniem takich rzeczy? No wiesz, no źle się czuję z czytaniem takich rzeczy. Staram się już teraz po prostu je ignorować i nie zwracać na nie uwagi, nie patrzeć na to, bo no to są komunikaty, które jakby no nic tak naprawdę nie wnoszą przede wszystkim do mojego życia. Mogą gdzieś mnie tylko podłamać, ale też jakby są tylko punktem widzenia kogoś, kto nawet mnie nie zna. Nie zna być może mojej historii, nie zna mojej muzyki, nie zna mnie jako osoby. Tylko na przykład przeczytał sobie moje nazwisko. I pisał, że się zgadza. Tak, i dlatego tylko pojawia się taki komunikat. Dlatego staram się po prostu na to nie patrzeć, bo no, gdzieś mnie to zawsze rani też, bo ja jestem po prostu dorosłą osobą. Od wielu lat tworzę, od dziecka tak naprawdę no, uczę się śpiewać, zajmuję się muzyką, tworzę. O, deszcz zaczyna padać. I nie złapiemy. Nie złapiemy. To jak nie my. To jak nie my. W deszcz. Ale wiesz, jeszcze powiem ci, że dołożę taką jedną cegiełkę do tego tematu, bo zawsze mam takie przemyślenia, odkąd te komentarze widzę, tak, że nawet jeżeli na przykład byłoby tak, że to rodzice nas wspierają swoje ukochane dziecko, bo mają do tego narzędzia, możliwości, to przecież to jest język miłości. Kto nie wspiera swojego ukochanego dziecka w drodze do jego marzeń? Czy to jest coś złego? No, też uważam, że to nie jest nic złego. Cieszę się, że mam bliskich, którzy są przy mnie, ale przede wszystkim cieszę się, że są ze mną jako moi bliscy, jako moja rodzina, moi rodzice, że mam w nich wsparcie przede wszystkim psychiczne, jako bliskich mi osób, bo to jest najcenniejsze. Jesteś w bliskiej relacji z mamą i z tatą? To są takie osoby, do których dzwonisz, jak masz jakiś problem, że to jest jeden z pierwszych telefonów poza przyjaciółmi? Może jeden z pierwszych, nie? No bo to takie zawsze, czy to są rodzice, czy rodzice-przyjaciele. Każdy ma inaczej. Znaczy, ja też nie chciałam nigdy traktować moich rodziców jako przyjaciół, bo też uważam, że to nie do końca jest zawsze zdrowe. Natomiast my jesteśmy w bardzo dobrym kontakcie i zawsze się wspólnie razem wspieramy. Muzycznie jesteśmy w trakcie promocji singla Alive. Przed tobą kolejne ważne wydarzenia. Ja już o nich wiem, ale gdybyś nam powiedziała, co nas czeka. Przed nami nowy singiel, który się ukaże tuż po moich urodzinach i to będzie coś wyjątkowego. Natomiast w listopadzie ukaże się moja płyta i będzie trasa koncertowa jeszcze w tym roku. I te wszystkie rzeczy będą, kiedyś w twoim dowodzie będzie oficjalnie Luna. No mam taką nadzieję. Ja muszę zobaczyć to zdjęcie, to będzie bardzo głośne wydarzenie. Trzymamy za ciebie kciuki. Dzięki. Dzięki.